Dzień dobry Państwu. Antoni Opaliński, witam serdecznie na portalu Strategy and Future. Ze mną Jacek Bartosiak. Powiem tak, postanowiliśmy zrobić coś nowego i rozpoczynamy taki nowy cykl programowy tutaj w ramach tych naszych rozmów. Tak, dzień dobry Państwu. Siedzący tutaj Antoni Opaliński, którego Państwo możecie zobaczyć i usłyszeć z jego kojącym głosem, będzie prowadził w Strategy and Future rozmowę o Polsce pod tytułem Konspiracja wyobraźni. To z wiersza Herberta, o którym chyba zaraz Antek coś więcej powie, bo mi to obiecał, żebyście Państwo mogli usłyszeć. I będziemy to cyklicznie prowadzić, rozmowy w Strategy and Future o tym, kim jesteśmy. O miejscu Polski w świecie z punktu widzenia oczywiście strategii, ale to coś więcej niż tylko strategia. Chcemy opowiedzieć o kodach kulturowych, chcemy poszukać tego w sobie, kim jesteśmy. Stosunkowo jeszcze młodzi ludzie w okolicach 40 na tym przełomie dziejów, przecież nie muszę tłumaczyć widzom i słuchaczom Strategy and Future, co się dzieje w świecie i to jest idealny moment, żeby w takim spokojnym tonie, trochę inaczej niż się w debacie publicznej o tym rozmawia, porozmawiać o ojczyźnie i o naszym miejscu w świecie. Za tytuł, czy też za motto wybraliśmy fragment z wiersza Herberta. Obecność każdy może przeczytać, więc nie będę go tu cytować. Powiem tylko, że Herbert jest przydatny do rozmowy o Polsce, bo z jednej strony był poetą ironistą, potrafił się ze świata śmiać, a z drugiej strony był poetą wartości, więc w jego wierszach patos jest wtedy, kiedy trzeba, ale nie ma go za dużo, a z drugiej strony jest pewne poczucie dystansu i do siebie, i do świata, i czasem też do rzeczy najważniejszych, bo bez takiego dystansu poziom zadęcia staje się zbyt wielki, więc dlatego będzie nam patronował. Chyba też dlatego, że był poetą mapy, był poetą geografii, czuł te wszystkie napięcia, potrafił je wyrazić pewnym skrótem myślowym. Był też poetą historii. W przemianach Liwiusza wyraził ten moment wybicia się na pewną suwerenność intelektualną, tego, że czasem trzeba klasyków czytać, ale przeciwko klasykom i czasem trzeba zrozumieć sens własnej opowieści. To tyle, jeśli chodzi o nazwę. No, spróbujemy rzeczywiście troszeczkę rozszerzyć paletę rozmówców. Może sięgniemy do historii, trochę do literatury, no ale oczywiście tutaj naczelnym tym punktem odniesienia jest myśl o rozwijaniu debaty strategicznej w Polsce. Tak jest. Debaty, przy czym debaty zakorzenionej w jakiejś kulturze strategicznej ludzi stąd. Bez imitacji, bez niepotrzebnego kalkowania czegoś, bez namysłu i refleksji. Tak? Czyli chcielibyśmy, żebyście Państwo uczestniczyli z nami w tej podróży w świat, no, który na przykład właśnie nam przybliżył Herbert, czy to w tym wierszu, czy w innym. Zresztą ja sam muszę powiedzieć, że w kolejnych książkach zaglądam i cytuję różne fragmenty twórczości Herberta. W najnowszej książce też to robię. Nawet z jego tomiku Elegia burzy, czyli jego ostatniego przed śmiercią, mam fragment do najnowszej książki, bo jest to inspirujące, zwłaszcza inspirujące w takich czasach przemiany, o których zaczęliśmy mówić, czyli no, to, co się dzieje na Ukrainie, stwarza szansę upodmiotowienia narodów między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Po pierwsze, które są zauważalne, ich decyzje polityczne, jak na przykład pomoc wojskowa Ukrainie, odnosi skutek i wrażenie na strukturze władzy w Europie i w Unii Europejskiej. I postawa armii ukraińskiej, państwa ukraińskiego powoduje, że nie można się nie liczyć z Ukrainą i państwem ukraińskim i armią ukraińską, co samo sobie zmienia architekturę bezpieczeństwa. No i to wszystko jak gdyby wyczuwa się też u Herberta w tych wierszach, właśnie też w przemianach Liwiusza na przykład i w innych. Klasycy i antyklasycy, przełamywanie, upadek mocarstw, imperium, tam chyba właśnie pożar gdzieś w Dolinie Panshir. I w Srebrzonie. Tak chyba w planach Liwiusza to jakoś stoi, z tego co pamiętam. Tak. W każdym razie też postanowiliśmy sobie z Antonim
rozpocząć ten odcinek, ten cykl od postawienia takiej tezy, która jest fundamentalna dla odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy w świecie. My tutaj na Pomorzu Bocko-Czarnomorskim, my w Polsce, czym jest Polska? Otóż stawiam taką tezę do debaty publicznej od kilku dni i chciałbym też tutaj o tym z Antonim porozmawiać, że wygląda na to, że Rosjanie zlikwidowali sobie, a przynajmniej nie są w stanie wygenerować zdolności do, jakby to powiedzieć, do zorganizowania siły żywej, ogromnej siły żywej, która właśnie była ich lewarem, ich argumentem w polityce europejskiej od Piotra Wielkiego, a na pewno od wojny napoleońskiej, bo z tego powodu się liczono z Rosją, że w grze o równowagę wielkich mocarstw, w rachunku sił wojskowych z Rosją się liczono, bo stawiała rekruta, bo rekruta zmotywowanego, którego jeszcze, jak mawiano, nie tylko trzeba zabić, ale jeszcze przewrócić, żeby nie zastąpił drogi wojsku przeciwnemu. I ta liczba, ta Rosja, ten ogrom demograficzny i zdolność do generowania siły wojskowej w oparciu o ten czynnik ludzki, wygląda na to, jakby odszedł w przeszłość. Czy to zarówno z tego powodu, że Związek Radziecki się rozpadł i Rosja jest dysfunkcyjna i ma słabą demografię, społeczeństwo jest dysfunkcyjne, czy też z tego powodu to do dyskusji, czy reformy Serdiukowa i Szojgu, które chciały zmodernizować model projekcji siły rosyjskiej, przy okazji zabiły system rozwinięcia operacyjno-mobilizacyjnego w Federacji Rosyjskiej. A to moim zdaniem, to jest najważniejsza konstatacja z wojny na Ukrainie dla Polski. Stwarza to ogromne pole dla działań strategicznych państwa polskiego i narodów Pomostu Bocko-Czarnomorskiego. A zatem wracamy do klasyki, do naszej wielkiej strategii, naszych hetmanów, naszego myślenia i upodmiotowienia tego regionu, odepchnięcia Rosji. Tutaj nawiązując do wiersza Miłosza, Centrfoga, o tym, jak Miłosz stoi w stacji Orsza na bramie smoleńskiej, bodajże w 1916 czy 1917 roku, trwa wielka wojna, rewolucja za progiem i ten mały chłopiec stoi zagubiony, prawie nie wsiadł do tego pociągu, zagubiony na stacji i to imperium, które nachodzi, nachodzi, nachodzi cały czas, pcha na ten zachód, to połączenie prymitywizmu z brutalną siłą prostactwa i braku cywilizacji ze punktowymi wielkimi osiągnięciami, które spychało nas z tymi wszystkimi tytułami szlacheckimi, nadaniami królów, o których pisze Miłosz, na zachód, coraz bardziej na zachód, coraz bardziej w takim upodleniu i skarleniu. I być może jest szansa, żeby odwrócić ten proces. Antku? To jest szansa na odwrócenie jeszcze rzeczy głębszych, bo ta opowieść o tych sprawach strategicznych, wojskowych, to jest opowieść, którą można, tak bym powiedział, sprzedać na zewnątrz, tak? Kiedy gdzieś mówimy komuś na Zachodzie o Piotrze Wielkim, to ktoś bardziej wykształcony będzie to kojarzył, ale Rosjanie, mam wrażenie, tutaj coś większego zdołali zdestruować, albo historia zdestruowała, bo siłę militarną można odbudować, tak? To akurat w historii parę razy było. Cofali się za Napoleona, cofali się za Hitlera, walczyli beznadziejnie, a potem gdzieś tam wyciągnęli jakieś rezerwy ze swoich trzew i ostatecznie wygrywali, ale oni chyba zniszczyli coś więcej, bo z punktu widzenia naszej historii to być może zniszczyli efekty naszych błędów historycznych gdzieś tam z XVII wieku. Ja w ramach rozmów radiowych bardzo dużo rozmawiałem z ludźmi cały czas obecnymi na Ukrainie, z reporterami, z korespondentami i tam często pojawiały się takie słowa tych ludzi, którzy tam rozmawiali właśnie na tych terenach zajmowanych przez Rosjan. Ich tutaj nikt nie chce, tak? I to jest jakby, to nie ma znaczenia, czy oni to zajmą, czy nie zajmą, czy zrobią jakieś paździerzowe pseudo-referendum i powiedzą, że teraz tu organizują jakąś kolejną republikę. To jest tylko fikcja, tam ich nikt nie chce, tak? Nikt ich nie chce pod Charkowem, gdzie ludzie mówią po rosyjsku, a nie po ukraińsku. Nikt ich nie chce w rejonach, gdzie tak naprawdę nigdy nie było żadnej historycznej Ukrainy. Po prostu ich tam nie chcą, tak? No ta właśnie ta paździerzowość, ta brutalna siła, która przez wiele lat stanowiła jeszcze w czasie II wojny światowej, tak? No nasi przodkowie w pamiętnikach z przerażeniem opisywali ten prymitywizm i bandytyzm, który przyszedł po 17 września, no ale ta siła była nie do pokonania, a teraz nie wiem, czy dlatego, że czas się zmienił, ale przecież ci Ukraińcy się z nich śmieją, tak? Z tych wyłapywanych w mediach społecznościowych historii o tych lodówkach kradzionych, o tych rosyjskich dziewczynach, które tam piszą do swoich chłopaków, że mają ich coś tam trofejnego przywieźć. To wszystko, znaczy imperium w pewnym sensie straciło swoją
moc przerażania. Ono może mordować, ale na swój sposób jest bardziej absurdalne niż straszne. I tu, no tu dochodzimy też do tego pytania stawianego przez naszych przodków, jak to się stało, że daliśmy się wypchnąć gdzieś tam spod Smoleńska, pod Przemyśl. No oczywiście no za Smoleńsk nie będziemy z powrotem wracać, natomiast ten świat wyznaczony granicami dawnej Rzeczpospolitej, no on wciąż przez te kilkaset lat nie dał się tak do końca zrusyfikować, tak? Nasze dawne granice to są dzisiaj granice krajów, które albo nie chcą być Rosją, albo jak jeszcze wciąż są pod wpływem Rosji, jak Białoruś, to i tak widać, że Rosja tak do końca nie jest w stanie ich połknąć. To jest ta historia, która wraca i to jest to coś, co wydaje się, że przez te ostatnie pół roku, nie wiem, może dlatego, że świat się zmienił, a może dlatego, że się nie zmienił. W każdym bądź razie oni nawet jak wygrają jeszcze jakąś bitwę, to właściwie co im to da? No przecież na siłę tych ludzi nie zmuszą, żeby chcieli być Rosjanami. No wiesz, bardzo ciekawie nawiązałeś właśnie w tym dyskursie inteligenckim w Polsce, bo cytując, nawiązując do słów, że udaliśmy się wypchnąć z bramy smoleńskiej pod Przemyśl, nawiązujesz wprost do Mieroszewskiego, który używał właśnie tej frazy, argumentując o potrzebie polityki wschodniej, pisząc z Londynu dla Giedroycia, dla paryskiej kultury, tak, o tym, jak powinna wyglądać polityka wschodnia niepodległego państwa polskiego kiedyś gdzieś w przyszłości. No i właśnie to, co widzimy teraz w naszych oczach, się stwarza szansę, jeszcze się moim zdaniem nie dekonstruuje, stwarza szansę. Bardzo ciekawym zwrócił się uwagę, że nie budzi takiej, budzi takiej grozy. I tutaj chciałbym zwrócić na jedną bardzo rzecz ważną uwagę, która również jest potrzebna do naszego dekonstruowania siebie jako takich po prostu imitatorów Zachodu. Otóż wciąż we Francji i w Niemczech, w innych państwach Europy Zachodniej pokutuje jednak Tolstoj. Pokutuje jednak wyobrażenie Rosji groźnej, potężnej, trochę może prymitywnej, strasznej, ale potężnej, silnej, z którą trzeba się liczyć. Mają takie mapy mentalne. Więc jedna sprawa to jest pokonać pod Kijowem, pod Iziumem, pod Kupiańskiem, pod Chersoniem, odzyskać Krym i Donbas przez armię ukraińską. A druga rzecz to jeszcze zerwać z, powiedziałbym, z mapami mentalnymi, używając języka strategy future w zachodniej Europie. Oderwać im z płatów mózgowych to przekonanie. Wtedy otworzy im się zupełnie inna gra o równowagę w Europie, gdzie odtworzony zostanie konstrukt geopolityczny Europy Środkowo-Wschodniej jako czynnika, z którym trzeba się liczyć. To jest proces, który może potrwać dłużej i Niemcy i Francuzi chcieliby bardzo szybko zapomnieć, że to mogłoby być możliwe. Moim zdaniem ten mechanizm map mentalnych powoduje, że się z nami nie liczą, bo nie znają, bo nie są ciekawi, bo nie byliśmy siłą, bo nas nie było, bo nie było Tołstoja, bo nie wygraliśmy wojen napoleońskich, bo nie było, prawda, drugiej wojny. A zatem jest jeszcze długa droga, ale też opowieść. Musimy opowiedzieć. Ja powiesz, Antku, zajmując się tymi wszystkimi symulacjami, grami wojennymi, tym wszystkim przez tak długi czas, z przerażeniem odkryłem wiele lat temu, potem się już z tym pogodziłem, że na Zachodzie absolutnie nie rozumieją konstruktu geopolitycznego Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to strefa flyover, tak? Jakiś pomiędzy Niemcami a Rosją, strefa niczyja, strefa buforowa, strefa niedorozwoju. I to jest perspektywa, która też została nam wtłoczona w III Rzeczpospolitej w latach 90. Nie pamiętasz, jak byłeś młodym chłopakiem na studiach? Jak to było? To jest, znaczy została wtłoczona, no trochę sami sobie daliśmy wtłoczyć, bo znaczy z jednej strony przecież był ten język wzięty z Giedroycia, wszyscy to Giedroycia wynosili jak świątka na pomnik, natomiast no, intelektualnych konsekwencji z tego nie wyciągnięto. Znaczy to ograniczona tą myśl do takiego po prostu powtarzania, że no potrzebne jest pojednanie z tymi narodami na wschodzie. No jest oczywiście potrzebne i jakieś tam elementy jego były, natomiast takich szerszych wniosków z tego nie wyciągano, a no to, że jak to mówisz, mapach mentalnych, tak? No dobrze. Więc, że nie ma w tej świadomości zachodniej zupełnie tej części świata, tak, to nawet było widać teraz przy okazji Białorusi, jak któryś francuski publicysta, jak był ten bunt na Białorusi, i któryś z francuskich publicystów powiedział, ale przecież tam zawsze była Rosja, to w ogóle jest część Rosji, no i teraz tłumacz takiemu człowiekowi, że gdzieś tam pod Połockiem były kolegia jezuickie, gdzie uczono po łacinie, albo że gdzieś tam nad Dnieprem była granica, do której dochodziło prawo
magdeburskie, tak? Że to też była kiedyś Europa Wschodnia, oczywiście, biedniejsza, natomiast to było coś zupełnie innego niż ten obszar postazjatycki gdzieś tam na wschodzie. Tak, to wiesz, że Józef Piłsudski tłumaczył, zdaje się, posłowi amerykańskiemu w czasie wojny z Sowietami, że do Dwiny i Dniepru sięgało rzeczywiście własność prywatna i prawo magdeburskie, cywilizacja związana z poszanowaniem własności prywatnej, co oczywiście dla przedstawiciela amerykańskiego imperium finansowego miało kluczowe znaczenie, prawda, że poszanowane są zasady Oceanu Światowego. Natomiast wiesz, to jest bardzo ciekawe, dlatego że będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z tym takim tworzeniem zrębów, wyobraźni na temat Europy Środkowo-Wschodniej. I tutaj akurat paradoksalnie Kissinger najszybciej to pojął, bo jeżeli taki Kissinger, legenda realizmu politycznego, był na początku wojny na Ukrainie przeciwny no, istotnej pomocy Ukraińcom, bo on kalkuluje zawsze w kwestii równowagi sił. Też miał tą mapę mentalną, tak, w której się wychował. Człowiek XX wieku, praktyk geopolityki. Ale w praktyce zobaczył, że krwią i żelazem Ukraińcy stali się podmiotem. A zatem pomoc Wojsk Czarnomorskich wraz z nimi staje się podmiotem. A zatem, niezależnie od tego, co myślałem ja, Kissinger na początku, udowodnili, że są i trzeba się z nimi liczyć. I to jest prawdziwa, realna polityka. Innymi słowy, tym francuskim filozofom i uczestnikom debaty publicznej trzeba pokazać, że po prostu Rosja nie może narzucić swojej woli. Więc ostatecznie, Antku, krwią i żelazem rozstrzygają się pewne rzeczy i wszystko z wojną, jak napisał Marek Budzisz. I Rosję trzeba pokonać w wojnie. I dużej wojnie na pomoście bałtycko-czarnomorskim. To się dzieje. Tak jak Rosja została pokonana w roku 20 przez nas, tak być może zostanie pokonana przez Ukrainę przy naszej wydatnej pomocy. I to ma szansę otworzyć dla nas zupełnie nowe pole taki, no chciałbym też, żeby powstał taki impuls społeczny. Impuls społeczny, żebyśmy otworzyli nowy etap w historii naszego kraju. I ja nie mówię naprawdę o żadnych imperialnych aspiracjach. Mówię o tym, żeby otworzyć nowy etap, rozprostać tak, skrzydła otworzyć i zobaczyć, jaką daje imigracja ukraińska, jaką daje żywotność. Zobaczyć, jak powiązania gospodarcze mogą stworzyć nam niesamowite okazje. Jak to może zapłodnić również naszą kulturę. Jakie to może stworzyć perspektywy. Gdyby ta Rosja rzeczywiście była słaba, przestała nam grozić i gdyby okazało się, że od dawnych inflant po limany Dniestru i Dniepru jest to też obszar, który my penetrujemy gospodarczo, żyjemy, funkcjonujemy kulturowo, czyli zupełnie coś innego do tego, co zrobili nam Sowieci i Rosjanie. Dzieląc te narody, skłócając je z sobą, tak? Dzieląc granice sztucznie, odwracając plecami do siebie. I tutaj dobrze, że zacząłeś w ogóle naszą rozmowę od tego, że zaniedbania, które poczyniło dawne nasze państwo w XVII wieku, odrzucając, powiedziałbym, aspiracje ukraińskie, aspiracje wówczas rusińskie, kozaczyzny, do tego, żeby być równoprawnym narodem politycznym w dawnej Rzeczpospolitej, co doprowadziło do zaproszenia Moskali do gry o równowagę na Ukrainie przez kozaczyznę, skończyło się tragicznie. Można powiedzieć, że próbujemy to teraz zmienić. Znaczy, to już i od razu widzisz, tu wchodzimy w dyskusję na temat stereotypu historycznego. Może jakiegoś historyka od tych spraw ukraińskich kiedyś zaprosimy, żeby nam o tym opowiedział, bo ja mam niejakie wrażenie, że to nadal nie do końca jest prawda, bo to nie jest tak, że myśmy odrzucili. To jest trochę tak, że szlachta odrzuciła aspiracje kozaczyzny, starszyzny kozackiej, tylko że może tutaj miał więcej instynktu stary mistrz Sienkiewicz, że to trochę była taka walka pomiędzy Rusinami. To tak nie do końca można powiedzieć, że to Polacy odrzucili jakieś aspiracje Rusinów czy też Ukraińców, bo to trochę była też ich sprawa wewnętrzna. No, ruska magnateria odrzuciła aspiracje ruskiej kozaczyzny i tutaj bardzo trudno wyznaczyć granicę, kto był skąd, zwłaszcza, że zdaje się taki Chmielnicki to gdzieś pochodził częściowo z jakiejś szlachty absolutnie polskiej, która się potem zrusinizowała w ramach osadnictwa, no a z drugiej strony bardzo, bardzo trudno powiedzieć, że Wiśniewieccy byli Polakami, prawda, którzy odrzucili jakieś aspiracje Ukraińców. Tak, to wszystko jest taka
To wszystko jest taka opowieść bardziej skomplikowana. Oczywiście, i to bardzo dobrze oddaje całą historię Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, gdzie nie ma bardziej bohaterskich narodów i mniej bohaterskich, gdzie nie ma takiego czarno-białego obrazu, tylko jest ten tygiel, o którym pisał Józef Mackiewicz, tak, że pochodzi z Europy Wschodniej i to jest tutaj ta mozaika ludów, narodowości i właściwie to był urok całej tej przestrzeni. No pamiętajmy też, że dawna Rzeczpospolita była państwem ogromnym. Postępowała oligarchizacja, w związku z tym były interesy, marksiści powiedzieli klasowe, tak, związane z obrabianiem ziemi na Ukrainie. Bardziej to jest sytuacja złożona, ale no też jest złożona oczywiście sytuacja Rosji imperialnej na Ukrainie. Tak. Sam mówiłeś o tym, że pod Charkowem mówi się po rosyjsku, w Melitpolu czy w Mariupolu. Ale to nie o to chodzi. Moim zdaniem to nie o to chodzi. To chodzi o coś więcej. To chodzi o pewnego ducha. O ducha antyimperialnego. To chodzi o złamanie wzorca cywilizacyjnego rosyjskiego. I tu nie chodzi o lepsze i gorsze narody, tylko chodzi o zły wzorzec imperializmu, który zabija, knuje, ogranicza wolność i ogranicza wolność rozwoju. I to niestety mocarstwo lądowe rosyjskie to daje światu. I tutaj to jest ten problem. Nie chodzi o samych może nawet Rosjan. Jeżeli rozmawiamy w naszym programie, w twoim programie, bardziej tak kodami kulturowymi, to jest ten model cywilizacyjny, jest najtrudniejszy do zaakceptowania. I to przeciwko niemu się walczy i trzeba go przełamać i złamać Rosję i zniszczyć parcie imperium, które powoduje nieszczęścia wywózki. No przecież, Antku, są różne informacje. Od 1 miliona do 2 milionów obywateli Ukrainy zostało wywiezionych w tej chwili w trakcie tej wojny. Widzimy masowe groby. Tak? Armia rosyjska postępuje jak postępuje. Pomimo tego, że jest słaba. No wyobraźmy sobie, co by było, gdyby była silna. Tak? No i cały czas próbują. Taka może, żebyśmy pokazali, że jesteśmy tutaj, cały czas trzymamy rękę na pulsie też aktualnych wydarzeń. To jest informacja, która dzisiaj mi tutaj przyszła. Wojskowa cywilna administracja obwodu chersońskiego ogłosiła oświadczenie w sprawie referendum w sprawie przystąpienia do Rosji, które ma zostać ogłoszone. Tak poinformował jakiś tam zastępca szefa administracji. Już zostawimy nazwisko tego jakiegoś tam aparatczyka. Natomiast no, walczą, cały czas będą próbować tego typu rzeczy. No, miejmy nadzieję, że to tak czy inaczej nic nie da, nawet jeżeli zorganizują sobie 5 referendów na krzyż, bo tak czy inaczej rozstrzygnie się to wszystko po pierwsze w głowach ludzi, którzy chyba nie chcą być obywatelami Federacji Rosyjskiej, a po drugie na polu bitwy. Tak, ale to jest, wiesz, też ciekawe, nawiązałeś do tego oczywiście fikcyjnego referendum. No, Rosjanie, pisał o tym w takich wykładach Niezbrzycki, Ryszard Wraga, pseudonim, oficer dwójki naszej przedwojennej, który znalazł się z naszym wojskiem na zachodzie. Oczywiście bardzo złożona, postać skomplikowana, jak to często oficerowie wywiadu i kontrwywiadu. I on bodajże w Bolonii prowadził wykłady geopolityczne dla wojska naszego na zachodzie. I te zachowały się zapisy tych wykładów w broszurkach, ja je mam w domu. I tam właśnie opisuje model imperializmu rosyjskiego i bardzo zwraca uwagę na to, że Rosjanie mają jakieś takie potrzeby formalizowania referendami. To było tak po 17 września, było, prawda, na naszych kresach. Tak jest teraz. Z jakiegoś powodu napierają na tworzenie legalistycznych dokumentów, które mają im po prostu ułatwiać późniejsze roszady dyplomatyczne. Mają jakieś takie zacięcie do tego. I zastanawiałem się teraz na tej wojnie na Ukrainie rzeczywiście, że ciągle co tydzień słyszę o jakimś nowym referendum. Jak nie w Doniecku, to prawda pod Chersoniem. Jak nie tam, to siam. To też jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny. No, Ukraińcy im co i ruszą, niszczą możliwości przeprowadzenia nawet najbardziej fikcyjnego referendum. Ja mam wrażenie, tak jak gdzieś tutaj też mam, następnym razem znajdę przy następnej rozmowie, tam jakieś wydane w Rzymie w 1946 roku, albo w Jerozolimie, te broszurki Niezbrzyckiego. Pamiętam taką jedną o Azji Środkowej na przykład, gdzie on już pewne procesy, które na swój sposób dzisiaj zachodzą, widział czy też antycypował. Niezależnie od tego, jak tam było z nim jako oficerem wywiadu, bo to rzeczywiście postać złożona, to zdaje się, jeśli chodzi o te sprawy, chyba analitykiem był ciekawym. Natomiast mam wrażenie, że to jest chyba efekt tego, że Rosja jest takim krajem
źle zwesternizowanym, bo ta ich właśnie to ich zamiłowanie do tego, żeby wszystko formalizować, żeby formalizować największe barbarzyństwo, to trochę jest taki wynalazek kraju, który nigdy nie stał się Zachodem, za to wymyślił tabelę rang urzędniczych. Taki kraj źle i odgórnie zmodernizowanej elity, rządzącej tłumem, któremu nie ufa i używającej takich pozornie zachodnich narzędzi, właśnie jak jakaś biurokracja do tworzenia jakiegoś postmongolskiego imperium. No i to jest ciekawe też, gdy spróbujemy odtworzyć, co Rosjanie chcieli teraz uzyskać tym blefem, tą grą, tym gambitem nawet można powiedzieć, potencjalnym. Też chyba nie sądzili, że to będzie gambit. No bo coraz bardziej po 6 miesiącach wojny skłaniam się do takiego przekonania, że Rosjanie czuli się zagrożeni powstawaniem chińskiego nowego jedwabnego szlaku, który by na południowym perymetrze odsycał ich z kapitału i prawdopodobnie z ludzi. W związku z tym chcieli być z Europą, ale bez Ameryki. Chcieli być w optymalnym modelu z Europą, w jednym modelu gospodarczym z Europą, uzyskać modernizację technologiczną. No to właśnie ten Tolstoj, to jednak Dostojewski, prawda? To takie Dostojewski chyba w tych swoich, nie wiem, czy zapiskach, czy w listach opisuje, że jednak jesteśmy Europejczykami, jako Rosjanie, to napięcie. No, czujemy się Europejczykami, no bo kim innym, a z drugiej strony jesteśmy trochę inni, ale jesteśmy Europejczykami. No i te elity rosyjskie też chciały być, tylko na swoich warunkach i tak zwany poprawić uchwyt tym podporządkowaniem sobie Ukrainy i narzuceniem woli Europy Środkowo-Wschodniej, czyli poprawić uchwyt negocjacyjny w dealowaniu z Europą Zachodnią, po to, żeby stworzyć później od Władywostoku po Lizbonę ten obszar gospodarczo-polityczny, a nie być z Chinami, tak? I jednocześnie wypchnąć Amerykanów z Eurazji. To chcieli uzyskać. To innymi słowy, ta cała ukraińska historia jest otwierającą kampanią nową roszadę ładu globalnego, nową wojnę światową być może. I my też w tym kontekście rozmawiamy, Antoni, tak? No bo okazuje się, że Rosjanie nie potrafią podporządkować tej Ukrainy i jest jak gdyby bunt peryferiów. Mamy bunt peryferiów, peryferiów unijnych, bo Polska pomaga Ukrainie w dużej mierze wbrew początkowej woli Niemcom i Francuzom. Polska, oczywiście inne kraje europejskie, zwłaszcza na wschodniej flance. No i mamy bunt peryferiów Ukrainy, którą Rosjanie uznawali za swoje peryferia, że oni nie chcą być, tak? A zatem w strefach zgniotu mamy bunt i Rosjanom się nie udaje pierwszy ruch zdecydowanie, tak? W tej wielkiej grze. No i pytanie, kim malutki, jesteśmy? Malutki musiał być ten Putin teraz na tym spotkaniu w starożytnej Samarkandzie. Tak. Towarzyszem przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej i te takie gesty tych różnych środkowoazjatyckich satrapów, którzy tam kazali sobie czekać na Putina, to on zawsze kazał wszystkim na siebie czekać. To oczywiście tylko takie medialne obrazki, ale w tym archaicznym świecie postsowieckim to chyba każdy taki gest się liczy. To jeszcze jakiś czas temu niektórzy z tych prezydentów tych krajów by się nie poważyli, żeby Putin musiał na nich czekać. Oczywiście. Śmiem twierdzić, że nie tylko w tej środkowoazjatyckiej grze, czy rosyjsko-tatarsko, prawda, mongolskiej kulturze, o której pisał Konieczny, ale to nawet w polityce, muszę powiedzieć, cywilizowanych społeczeństw Zachodów polityczne gesty mają znaczenie. W związku z tym to wszystko, bo to jest hierarchizacja, prawda, manipulowania siłami swoim, polityka na tym polega. To wszystko bardzo było bardzo widoczne i też wydaje mi się, że włożone w usta Putina, wydaje mi się, że to była gra włożone przez Xi Jinpinga. Moim zdaniem Xi Jinping kazał Putinowi powiedzieć tę frazę, którą powiedział, czyli że rozumiemy wasze chińskie zastrzeżenia do operacji na Ukrainie i tak dalej, do wojny na Ukrainie, do tego, co się tam dzieje, bo Xi Jinping się boi, słusznie, roztropnie, że Amerykanie podejrzewają go o to, że już to robi albo będzie robił na dużą skalę, zrobi lend-lease na rzecz Rosji, co Amerykanom da pretekst do wielkich sankcji technologicznych na Chiny. Zresztą one i tak już są procedowane w kongresie, wpychając Chiny w rywalizację globalną ze Stanami Zjednoczonymi, być może nawet gorącą, i Chiny nie chcą w nią wejść, nie chcą być wrzucone w te kolejny, w których się znajdą w opozycji nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale też Zjednoczonej Europy pod sztandarem amerykańskim, jeżeli zostaną wrzucone do pewnego modelu psychologicznego. W tej grze nie zostaną włożone w te buty, tak jak tu mówi młodzież. Tak? No i dlatego Putin tutaj chciał wyraźnie pokazać Zachodowi, że Xi Jinping nie popiera ostatecznie tego. Jakby został potraktowany jak klaun, jak gość, jak kurier taki z dostawą. Tak? Musi coś powiedzieć, żeby wielki pan chiński mógł mieć większe pole manewru.
No i to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski oczywiście, tak? Nie będę się wypowiadał teraz o potencjalnej wojnie światowej z tego wynikającej, natomiast dla Polski jest bardzo dobra wiadomość. I teraz pytanie, Antoni, jak myślisz? Czy my znajdziemy w sobie siłę, żeby po pierwsze odpowiedzieć na to pytanie, kim jesteśmy i zrozumieć, że to jest osobiście moje zdanie i strategy in future, że nie ma polityki konsolidacji piastowskiej bez jagiellońskiej polityki nowoczesnej? Czy będziemy w stanie zreformować swoje wojsko, które będzie czynnikiem gry o równowagę? Czy będziemy w stanie skapitalizować to, co się dzieje na Ukrainie i podjąć z nimi współpracę? Czy przekroczymy swoje horyzonty poznania i zrozumiemy, że świat się zmienił i zaśpiewamy nową pieśń pewnej roli nowej, tak, którą sobie wyznaczymy w horyzoncie 10, 20, 30 lat i będziemy się to starać wypełnić, zmieniając swoje położenie w podziale gospodarczym świata dzięki właśnie temu, że jest Ukraina, że może Białoruś się obróci. Jak myślisz, czy my mamy wystarczającą silną nie tylko kulturę strategiczną, ale polityczną, żeby to zrobić w XXI wieku? To znaczy, jakbym uznał, że nie mamy, to nie miałoby sensu prowadzenia takich rozmów. Z jednej strony niewiele w historii najnowszej wskazuje na to, że mamy. Z drugiej strony w Polakach jest chyba pewien taki instynkt ponadpolityczny i on się w pewnych momentach sprawdza. To chyba było też widać w tej takiej instynktownej reakcji na to wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące, więc załóżmy optymistycznie, że mamy, chociaż rozbudzenie pewnych rzeczy wymaga dużej pracy. No i bieżąca polityka zawsze budzi swoim takim zamieszaniem i skupianiem się na nic nie, na nieistotnych szczegółach, albo na tym, że ktoś powiedział, że ktoś inny coś powiedział. To zawsze budzi pewną troskę, no ale z drugiej strony może można to pomijać. Tak jest. Tak jest. To co, jeszcze na koniec może zapowiemy, że chcielibyśmy bardzo się mocno przyjrzeć takim już wnioskom ściśle praktycznym wynikającym na przykład dla koniecznych reform w ogóle państwa polskiego, czy koniecznych reform tej sfery wojskowej, militarnej, które przecież nieodłącznie związane z całością funkcjonowania państwa, właśnie z tego, co się wydarzyło przez te ostatnie miesiące. Tak, przy czym będziemy starali się usytuować to zawsze w pewnym szerszym kontekście, nie tylko szerszym kontekście współczesnym, ale będziemy chcieli nawiązać do tradycji wojskowej Rzeczypospolitej, kultury strategicznej z tym związanej, wielkich osiągnięć, wielkich wodzów, wielkich przemyśleń, tak? I postaramy się, żeby nasze każde dywagacje na ten temat próbowały odkurzać, odrdzawiać na nowo, odkrywać jakieś pokłady, rezerwuar gdzieś kodów kulturowych, które w nas są, w naszej literaturze, sztuce, po to, żeby próbować równać poziom szans wybijania się na podmiotowość, tak, na którą bardzo zasługujemy, żebyśmy się poczuli, kim jesteśmy. No tak, ale o tej takiej bezpośredniej dyskusji dotyczącej spraw wojskowych, od tego też nie będziemy, jak Oczywiście, rozumiem, no, na tym kanwie będziemy to właśnie omawiać. uciekać. Więc pytanie o czołgi, o drony, Samoloty, o koncepcję etc. armii nowego wzoru, o to, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło i właściwie kto powinien o tym dyskutować, od tego też nie uciekniemy. Oczywiście, zresztą bym nie chciał, wręcz przeciwnie, bym chciał, zwłaszcza i że to powiem też już na koniec naszego programu dzisiaj, że ostatnie wywiady generała Marka Milleya, czyli tak naprawdę najważniejszego oficera dowódcy Wojska Amerykańskiego, szefa połączonych kolegiów sztabu Armii Amerykańskiej, wskazują na to, że opisuje tak naprawdę Armię Nowego Wzoru. Pole walki dla Armii Nowego Wzoru i Ukraina to pokazała. Odsyłam, puszczałem to w mediach społecznościowych, odsyłam, można to wygooglać. I tak to jest, drodzy Państwo, tak? I czasami bardzo trudno jest oświetlać latarką kolejne kroki, one są niepewne, ale będziemy próbowali to robić w tym programie i w innych Strategy Future. Ja to na koniec ja jednak zadam pytanie, czy uważasz, że jeżeli tego typu punktowe, ale skuteczne bardzo działania wojsk ukraińskich, jakie widzieliśmy w zeszłym tygodniu, no o których wiemy i też możemy przypuszczać, że one odbywają się
w ramach ścisłej kooperacji z amerykańskim i nie tylko amerykańskim sojusznikiem. No, trudno przypuszczać, że skoro Amerykanie wysyłają coraz droższą broń, to nie starają się kontrolować tego, co się z tą bronią dzieje. Krótko mówiąc, jeżeli będziemy mieć powtórki takich sytuacji, jak mieliśmy teraz w obwodzie charkowskim, czy Rosja zdecyduje się na spełnienie swoich gróźb, które wyraża pośrednio, czasem pośrednio, a czasem bezpośrednio, sięgnięcia do swojego najmocniejszego zasobu? Czy oni są do tego zdolni, czy jednak będą się tego bali? Moim zdaniem są cztery scenariusze dla Rosji w tej chwili. Scenariusz inercyjny, to znaczy, że nic nie zmienią i będą starali się skonsolidować front na rzecz Oska i okolicach i na Dnieprze, bo muszą rozstrzygnąć tylko, czy zostają na zachodniej stronie Dniepru, czy poddają Cherson i skracając linię frontu. To jest poważne wyzwanie polityczne. Natomiast to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz inercyjny. I teraz, czy on się uda? Zależy od tego, czy Rosjanie skonsolidują swoją obronę po ofensywie ukraińskiej, która no, zatrzymała się, żeby nie osiągnąć punktu kulminacyjnego przepadania logistyki tak zwanej. W związku z tym zobaczymy, to się wyjaśni w ciągu tygodnia, dwóch. To jest scenariusz numer jeden, bazowy. Tak. I który pozwoli zresztą Ukraińcom dalej wygrywać, czyli no, będzie tak jak do tej pory. Drugi scenariusz jest taki, że Rosjanie ogłoszą mobilizację powszechną. To jest bardzo trudne, dlatego że Rosjanie mówili, że to jest operacja specjalna. Raz. Dwa. Społeczeństwo rosyjskie w to wierzyło. Będzie to szokiem, jeżeli zostanie ogłoszona mobilizacja powszechna i mężczyźni zostaną powołani do wojska. Po trzecie, śmiem twierdzić, że Rosjanie zlikwidowali sobie system mobilizacji milutinowskiej w ramach reformy Sernikowa i Szojgu oraz kryzysie w postsowieckim w latach 90. I innymi słowy, Rosjanie nie mają takiego systemu rozwinięcia operacyjnego, mobilizacyjnego, o którym mówili polscy eksperci przed wojną. I to widać. To widać. Próbują prowadzić tę wojnę inaczej. Tak naprawdę wiele armii prowadzi tę wojnę rosyjską. Armia Kadyrowa, armia Wagnera, podzielone armie, 58, pierwsza, słabe współdziałanie. WDW jest inną jakością, czyli wojska powietrzno-desantowe. Innymi słowy, Rosjanie po prostu okazują się, że nie mogą zrobić tego, o czym mówiliśmy na początku naszego programu, czyli generować sił niepotrzebnych do dużej wojny, która trwa dłużej niż 2 tygodnie. To też mówiliśmy w Armii Nowego Wzoru. Nie mają logistyki, która jest w stanie utrzymać wysiłek wojenny dla ciężkich manewrów. To też o tym mówiliśmy. Mają straszne z tym problemy. No więc poza tym mobilizacja, jak pisał Świerczkin wielokrotnie, taki rosyjski intelektualista wojskowy, czy reformator, stratek, jest aktem wojny, czyli społeczeństwo jest mobilizowane do wojny. To powoduje destrukcję powiązań społecznych i wielki zamęt. No, Rosja jest podminowana społecznie, zawsze jest z tym problem. Pamiętamy rok 1917, pamiętamy rok 1905. Putin będzie się bał, moim zdaniem, ogłosić mobilizację przy tej wojnie. Natomiast przy kolejnym rozdaniu wielkiej wojny światowej, która się rozpoczęła, na przykład za 2,5 roku, gdy coś się zacznie pod Tajwanem, znaczy w ciśnieniu tajwańskim, to wówczas może ogłosić tą mobilizację i Polska może być w tej wojnie na przykład. Tak? Musimy sobie zdawać sprawę, że może być taka sytuacja i się do tego przygotowywać. Trzeci scenariusz to jest scenariusz użycia taktycznej broni jądrowej. Przy czym użycie jej na wojska ukraińskie nic nie da. One działają w rozproszeniu, to są małe grupy, kilkanaście czołgów maksymalnie, jakieś nawet samochody terenowo, cywilne. Tak wygląda współczesna wojna. Nie ma wielkich kolumn, pisał o tym właśnie Mark Milley. I generalnie Rosjanie musieliby użyć counter value, czyli na miasta, żeby zademonstrować dominację w drabinie eskalacyjnej, w tym psychologiczną dominację, że mogę zrobić z wami wszystko. Po to, żeby Zachód zmusił Ukrainę do pokoju. Ale już Amerykanie tutaj zasygnalizowali pewną strategiczną niejasność wobec Rosjan, że może będzie potężne uderzenie konwencjonalne, zniszczenie floty czarnomorskiej na przykład. Tak? I możemy mieć wojnę światową z tego powodu. Poza tym uruchomi się wtedy gra. I to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć. Gra tak naprawdę w wariata. Polega to na tym, że jeżeli otoczenie Putina zda sobie sprawę, że jest aktorem nieracjonalnym, bo na przykład chce użyć broni taktycznej, broni jądrowej, co uczyni Rosję pariacem świata, Xi Jinping się wkurzy, bo nie chce wojny światowej, Amerykanie mogą uderzyć, zniszczyć Rosję ostatecznie i jeszcze na dodatek Rosjanie też chyba nie chcą mieć
globalnej wojny nuklearnej, mogą po prostu zabić Putina albo go usunąć. Zwłaszcza jeżeli Putin popełni błąd i zacznie forsować posłuszeństwo, używając przemocy wobec swoich najbliższych ludzi, to tym bardziej może przyspieszyć tę decyzję o usunięciu Putina. Putin stąpa zatem na cienkiej linie. I to jest, taka jest maszyneria władzy, zwłaszcza w państwie takim jak Rosja, patrimonialnym, państwie dyktatorskim, gdzie nie ma kolektywnego kierownictwa, tak jak w Chinach, a zatem jest mniejsza racjonalność i podejrzenie o nieracjonalność lidera, który sobie podporządkował wszystkie linki władzy i komunikacyjnej, i percepcji. Tak? I w obliczu przegrywanej wojny jest to problem. Zwróć uwagę, Antku, jaki wielki błąd popełnił car, ostatni car Mikołaj II, który w obliczu niepowodzeń na froncie zachodnim ogłosił się głównodowodzącym wojsk rosyjskich. Tak? Co spowodowało absolutne negatywne odczucia społeczne wojska wobec cara. To doprowadziło do abdykacji cara. W pociągu, zdaje się, podpisanej, z tego co pamiętam, gdzieś zagubionego między Moskwą czy Petersburgiem, a jakimś miastem bliżej frontu zachodniego. Bardzo szybka destrukcja i degradacja władzy i aparatu władzy. I to się zdarza Rosji cały czas, jeżeli przegrywa w dużej wojnie. A autorytet cara, autorytet lidera jest położony na szali. Tak. Stąd słaby wygląd Putina, moim zdaniem. No, a myśmy w ten właśnie sposób przeszli od rozmów o cytatach poetyckich do jak najbardziej aktualnych rozmów o tym, co się dzieje w czasie wojny, jakie są tego konsekwencje. No cóż, zapraszam. Konspiracja wyobraźni pod takim tytułem. Co jakiś czas pojawi się jakaś nowa rozmowa. Dziękuję, dziękujemy, dziękuję Antku bardzo i serdecznie zapraszam Państwa. Zapraszam.